Pierwsza fotografia przedstawia kolumny, które są częścią portyku, znajdującego się przed wejściem głównym do wrocławskiej katedry świętego Jana Chrzciciela. Ich kamienne trzony, podobnie jak kapitele, ozdobione są dekoracją roślinną. Na tych dwóch oraz innych portykowych kolumnach ustawione są rzeźby ukazujące postacie świętych. Okazały portyk został wzniesiony w drugiej połowie XV wieku, ale w swoim obecnym kształcie jest w dużej części efektem neogotyckiej restauracji w drugiej połowie wieku XIX. Druga fotografia przedstawia kamienny żygacz, nazywany również gargulcem. Jest to ozdobne zakończenie rynny, którego zadaniem było kiedyś wylewanie wody deszczowej z dala od muru kościoła. Architektura gotycka charakteryzuje się ogromną różnorodnością owych żygaczy, którym rzeźbiarze nadawali często kształt fantastycznych stworów lub żartobliwie ukazanych postaci ludzkich. Prezentowana rzeźba znajduje się tuż nad wejściem do górnej części Kościoła Świętego Krzyża i Świętego Bartłomieja, którego budowę rozpoczęto w 1288 roku, a ukończono w połowie następnego stulecia. Na trzeciej fotografii Widzimy późno gotycki portal, który znajduje się w ścianie północnej obecnego klasztoru Sióstr Szkolnych do Notre-Dame i jest widoczny od strony ogrodu. Powstał w 1535 roku i dopiero współcześnie został przeniesiony z dawnej papierni na Zakrzowie i wmurowany w obecnym miejscu. Ozdabia gotycką ścianę dawnego zamku Piastów Śląskich. Która częściowo przetrwała od czasów średniowiecza, a w pewnej części została zrekonstruowana. W podziemiach klasztoru sióstr szkolnych do Notre-Dame można zobaczyć również inne relikty dawnej książęcej rezydencji, która została wzniesiona na Ostrowie Tumskim w drugiej połowie XII wieku przez Bolesława Wysokiego, a następnie przebudowana w stylu gotyckim przez jego praprawnuka Henryka IV probusa.